Dzień dobry, mam do pana pytanie. Okay. Hello, I have a question to you. Oh yes. Czy ma pan jakąś radę dla kogoś, kto chciałby wiedzieć, co zrobić, żeby być zbawionym? Do you have advice for someone who looks for salvation? What to do to be saved? That's a good question. To jest bardzo dobre pytanie. Because to be saved, it's a very important question because it belongs to everybody. To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że każdy musi na nie odpowiedzieć. If you want to come to God, you have to believe that there is a God. Jeśli masz zamiar przyjść do Boga, to musisz najpierw zdać sobie sprawę, że On istnieje. A God, according to the Bible, is like this circle. Według Biblii Boga można opisać tak jak to koło. Without beginning, without end. Bez początku i bez końca. He is eternal. On jest wieczny. And he lives in heaven. On żyje w niebie. And it should show a golden page. I to jest ukazane na tej złotej kartce. There is no bad thoughts. Nie ma nic złego, nic nieczystego w nim. Everything is pure and holy. Wszystko jest czyste i święte. Though this God who really exists, ten to jest Bóg, który naprawdę istnieje, has nothing to do with bad things. Nie ma nic wspólnego z grzechem, ze złem. But now the problem is, ale istnieje pewien problem. You and me are like this color. Ty i ja jesteśmy tak jak ten kolor. Our hearts are full with sin. Nasze serca są pełne grzechu, brudu. With selfishness. Pełne egoizmu. Egoizm. And so, with that heart, it is impossible to come to God's glory. Jest to niemożliwe, żeby z takim sercem wejść do chwały, do nieba. Because the Bible says everybody has sinned. Ponieważ Biblia mówi, że każdy, wszyscy zgrzeszyli. And come short of the glory of God. I brakuje im tej wspaniałości, tej chwały Bożej. What is the answer of God? I to jest odpowiedź od Boga. And what is our answer? Jaka jest nasza odpowiedź? Our answer is we make religions. Nasza odpowiedź jest taka, że my uczyniliśmy religię. To look for our own way to God. Jakby szukając swojej własnej drogi do Boga. But God says that is not the way to me. Ale Bóg mówi, to nie jest droga do mnie. Religion leads to destruction. Ponieważ religia, ten ludzki sposób na osiągnięcie Boga prowadzi do zguby. The way to God is he became man. Boski sposób na znalezienie rozwiązania to jest to, że On stał się człowiekiem. God so loved the world, Bóg tak umiłował świat, that he gave his only begotten son, że On dał swego jedynego Syna, that whoever believes in him, aby każdy, kto w Niego wierzy, should not perish, nie zginął, but has eternal life, ale miał wieczne życie. And that is the answer of the Bible. To jest odpowiedź, którą można znaleźć w Biblii. In a person of Jesus Christ. W osobie Jezusa Chrystusa. Many people say I believe in God. Wielu ludzi mówi, wierzę w Boga. That have no idea why Jesus. Ale nie mają w ogóle tego na myśli, nie wiedzą, dlaczego Jezus. And it is so important that you know that Jesus Christ is the way to God. Jest to tak ważne, aby wiedzieć, że Jezus Chrystus jest drogą do Boga. Because He is the way, the truth and the life. Ponieważ On jest prawdą, drogą i życiem. Without Jesus, no glory. Bez Pana Jezusa nie ma nieba, nie ma wejścia do nieba. And for that reason, He died for sinners. I z tego powodu On zmarł za grzeszników. He took the wrath of God. On wziął na siebie gniew Boży. Because we remember, we have a holy God. Ponieważ pamiętajmy. And a pure and God. Że On jest świętym Bogiem. And we should come in fellowship with this God. I aby nawiązać z Nim społeczność. But that's impossible because of our sin. Niemożliwe jest, aby mieć z Nim społeczność, bliską więź z naszymi grzechami. And the Lord Jesus Christ was made sin for us. Jezus Chrystus został uczyniony grzechem za nas. He took our penalty. Wziął karę, która nam się należała. If you really believe that, jeśli naprawdę w to wierzysz, you have eternal life. Masz życie wieczne. Confess the Lord Jesus Christ your sins. Wyznaj swoje grzechy Panu Jezusowi. And you will have a wonderful, glorious future. Będziesz miał wspaniałą przyszłość w niebie. Because He said,
I will forgive your sins. Ponieważ on powiedział, odpuszczę ci grzechy. He who calls on my name, jeśli wezwiecie mego imienia. He who believes in him, ten kto wierzy w niego, has eternal life. Ma życie wieczne. So it's a wonderful verse in the Bible. Jest taki cudowny wiersz w Biblii. That really shows that we can know that. Który potwierdza to, że naprawdę możemy to teraz już wiedzieć. That he who confesses his sins, że ten, który wyznaje swoje grzechy, will not see hell, nie ujrzy piekła, but will have eternal life, ale ma życie wieczne, forever and ever, na wieki. And he can bring fruit for God. I możemy też przynosić owoce dla Boga. He starts now a new life. Zaczynamy nowe życie z Nim. Life for the Lord Jesus Christ. Życie dla Pana Jezusa Chrystusa. That's the best what we can offer to you. To jest najlepsze, co możemy Wam zaoferować. There is no other way. Nie ma innej drogi. Only Jesus Christ. Tylko Jezus Chrystus. Amen. Bardzo dziękuję.